O, z tyłu widzimy bardzo ważne zdjęcie. Z tego się rodziły gorzowskie konfrontacje. Było coś takiego w Gorzowie, co się nazywało konsultacje, zanim się zrodziły konfrontacje, ale Zenon miał jeszcze inną pasję. Druga ważna pasja twoja w życiu oprócz fotografii. No, ty nie patrz na to, bo tam już jest pokazane. Nie. No jak to nie wiesz, ta pasja zrodziła się jeszcze przed Gorzowem. Muzyka, no jasne, właśnie. Jazz. No to powiedz, pewnie. Skąd się wzięła u ciebie pasja do jazzu? A to jeszcze z Poznania, gdy po lotach wracaliśmy całą grupą do Sarpów na Starym Rynku. No to tam Ptaszyn Wróblewski grał ze swoją grupą. No i tak się zainteresowałem. Później w Gorzowie już to wiadomo, do Bogusia pod filary. Stały bywalec, wszystkie koncerty fotografowałem. Wszystkich muzyków, którzy w klubie byli, poznałem. Na co więcej. No zobaczymy, co na to Boguś. Były lata 80., pierwsza dekada lat 80., kiedy Zenek tutaj się pojawił ze swoim aparatem i był tam długoletnim nadwornym fotografikiem jazz klubu pod filarami. Niemu zawdzięczamy całą masę zdjęć czarno-białych, które mamy w swoim archiwum. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Ilu ludzi czas wyleczył z ran, zamienił w spokój burzę krwi. Może kiedyś tam pod jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych, myśli piękne pokrył gruby kurz, herbaty łyk, kapci miękkich szum, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Jeszcze jest takie jedno bardzo ważne miejsce w twoim życiu. Bardzo ważne miejsce. Letnia. Chciałem powitać tu panią Anię. Panią Anię witamy, szefową Letniej. No jak to było z tą Letnią? Po drodze. Zobaczymy, co pani Ania powie. A później. Cały czas była sprawa również równolego kawiarni. Tam był wspaniały stolik taki, bo szefowa wtedy, były początki grania letniej, szefowa zawsze przygotowywała stolik zarezerwowany dla kapeli, ale wiadomo, że to był zespół, ale dla najbliższych przyjaciół i znajomych. Zaraz na początku tych imprez w letnim on zawsze przychodził. Kiedykolwiek przychodził, o jakiej porze by nie było, to zawsze mówił tak: słuchaj, pamiętaj, jak już będziesz widział, że ja mam dosyć, to zagraj mi Bela Bela Donna. Posłuchaj, ja mam takie wspomnienia i zawsze jak słyszę ten numer, to ja po prostu idę do domu. Czasami wieczorami
kiedy było bardzo późno i pan Zenek jeszcze przesiadywał, a ja chciałam iść do domu. Mówiłam do Zenka: Zenku, możesz byś poszedł do domu? A Zenek nie skutkował nic, ani prośby, ani straszenie ulgą, ani że po synu zadzwonię. Jedyne co mogło przywołać, żeby Zenek wstał i wyszedł do domu, to było zagranie, zaśpiewanie Bela Bela Donna. Zenek wstawał i chodził do domu. Ja to muszę powiedzieć. Zenek, dzisiaj wyjątkowo nie wychudź, dobrze? Bela, bela donna, wieczór taki piękny, chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Będziemy w altance pili słodkie wino i całując ją z uśmiechem powiesz: bambino. Wszyscy śpią wokoło, tylko w starym porcie, w starym porcie mają pieśń wesołą. Marynarzy chłopi. Ten utwór potrafi z tobą wszystko zrobić, okazuje. Pamiętasz? No to opowiedz, nie wstydź. Nie, no to pewnie szczegółów nie wiem, ale to było w starej Kasablance po jakimś dańcu. Nie pamiętam. Po jakimś dańcu w starej w Kasablance jeszcze, no w tej chwili to nie ma tego. Nie, to tak już zostało. Budowało się wiersze na pustyni głupoty i zwady. To i trudno się dziwić, że wyć wam się chciało i pić. I zaznało się chwały, zaznało się i dna szuflady, gdzie pytania jak można, trzeba, a jak chce się żyć. Tak, stolik komediany mi się przypomniał. Tak. Powiedz coś o tym stoliku, bo zdarzało mi się słyszeć od ciebie często, że różni się potem poprzypinali do tego. Tak, tak, ale... Kto był uczestnikiem? Pamiętasz tych pierwszych ludzi? Tak. Powiedz. Była część albo no, bardzo duża część tych osób jest tutaj na tym, właśnie w tym reportażu. Nie. Tak, no jedynie Jasiu Korcz, Zdzisław Morawski. Ja nie wiem, co tu stoi, stoi akurat. Z tego? Tak. A Chirek, a Mielnik? Chirek, a Bolek, a Gordon, a Bolek później. Nie później, później, ja mówię o pierwszym. Ale że do ciebie dbamy tutaj. No oczywiście, przecież Miedek i Chirek to przez Rej wodzili przy stoliku numer jeden wówczas. No Waldek Kuczko, no jasne, no przecież to... Nie, było niemożliwe, żeby Danka nie było codziennie.